Goliathus orientalis jest jednym z największych gatunków z rodzaju Goliathus. o długości ciała około 50 do 100 mm u samców, o około 50 do 65 mm u samic. Ciało jest szerokie i płaskie. Litry są białawe ze złożonym wzorem czarnych znaczeń, zwykle w postaci czarnych pierścieni. Przydrostek, tarcza piersiowa, zwykle wykazuje duże czarne podłużne paski lub duży czarny obszar. Ten typowy wzór może się znacznie różnić w podgatunkach. Głowa ma czarny róg w kształcie litery Y ku samców, używany w walkach z innymi samcami. Nogi są długie, mocne, czarne. Pomimo dużego ciała te chrząszcze latają dobrze. Mają dużą i błoniastą drugą parę skrzydeł. Gdy nie są używane, skrzydła te są całkowicie złożone pod elitą. Te chrząszcze żywią się głównie sokiem drzewnym i owocami. Larwy żyją w glebie i potrzebują bogate w białko dietę, ponieważ bardzo szybko rośnie. Nawet w optymalnych warunkach pełne dojrzewanie larw trwa około 4 miesięcy, co odpowiada długości pory deszczowej. Larwy mogą osiągnąć długość około 130 mm, 5,1 cala i wagę około 100 g, 3,5 uncji. 5. Po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru larwa buduje komorę poczwarki, w której przejdzie metamorfozę do stanu dorosłego. Na tym etapie spędzają większość pory suchej, a dorosły nie pojawia się przed porą deszczową. Gatunek ten występuje w Demokratycznej Republice Konga w Tanzanii, Angola i Zambia. Można go znaleźć na sawannie, w zacienionych obszarach z drzewami. Można go również znaleźć popijając sok z niektórych drzew w grupach po trzy lub więcej.